postawa rządu polskiego wynika z tego, że po prostu rząd jest, nie wiem, jakąś korzyść majątkową na przykład może z tego uzyskać, czy też raczej po prostu są to ludzie, nie wiem, nieudolni, czy to są po prostu zdrowiami. No, jestem ciekaw, co panu zdanie, czy macie jakiś pogląd zrobiony? Ja nie wiem, no nie chciałbym po prostu bez ogródek powiedzieć, że w mojej ocenie problem polega na tym, że sprawa, decyzja o zwrocie tego mienia bezspadkowego została podjęta i że po prostu już jakieś nawet szczegóły w tej kwestii zostały ze stroną żydowską uzgodnione. Nasze władze nie są po prostu w obecnej sytuacji, obecna sytuacja jest im niewygodna do tego, żeby publice taką decyzję przekazać, że wyczekują na jakieś sprzyjające okoliczności, żeby Polakom to przekazać, że Polska nie ma żadnego wyjścia, że Polska jest za słaba, że organizacje żydowskie w Stanach Zjednoczonych są tak silne i mają tak wielki wpływ na Trumpa, że walka z nimi jest, nie ma sensu, jest po prostu bezzasadna. Proszę Państwa, no posądzenia, że w rządzie, czy w ogóle cały rząd tworzą durnie, wykluczyć z góry nie można. Ale takie wyjaśnienie zostawmy sobie na później. Jak już wyeliminujemy wszystkie inne możliwości, no to na końcu zostaje taka, że to są durnie i tam jasne. Proszę Państwa, ja chciałem zwrócić uwagę na kilka rzeczy. W 93 roku, bo tu mamy do czynienia z pewną bardzo długofalową i konsekwentną postawą, w 93 roku pojawił się w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec rządu panny Suchockiej. No, ponieważ rząd nie miał zbyt dużej większości, w związku z tym pan poseł Andrzej Potocki z Unii Demokratycznej obchodził wszystkie koła i kluby poselskie, żeby skaptować posłów do głosowania za rządem. I między innymi zaszedł do siedziby koła Unii Polityki Realnej, w którym przypadkowo byłem, bo ja nie byłem posłem. No i pyta, czy czterech posłów wtedy, czy nie głosowaliby za rządem. A Korwin-Mikke powiada, nie będziemy głosować za tym rządem i tak dalej. Czy jak, na jakich warunkach? Żadnych warunków nie chcemy. Ja mówię, Janusz, dlaczego chcicie? No co takiego? Ja mówię, dwa warunki postawcie, że rząd obniży stawkę VAT z 22 do 7%, to jest jeden warunek, a drugi warunek, że koalicja rządowa poprze w Sejmie ustawę o restytucji mienia. Ona już była gotowa, tylko że prezydent Wałęsa nie chciał, odmówił wniesienia jej do Sejmu jako inicjatywę własną, do czego go namawiałem. No to Korwin powiada, dobrze, to takie warunki stawiamy. No i pan Potocki wyszedł, nie było go 5 godzin, po czym przyszedł i powiedział, nie przyjmujemy tych warunków, odrzucamy. No to następnego dnia czterech posłów UPR-u głosowało przeciwko rządowi. Rząd upadł jednym głosem, więc te cztery głosy mogłyby go uratować. No i Janusz Lewandowski, który był ministrem przekształceń własnościowych w tym rządzie, po tym głosowaniu z takim wyrzutem do posła Pruchno-Wróblewskiego się zwraca i pyta, no dlaczegoście głosowali przeciwko rządowi? Ja mówię, jak to dlaczego? Odrzuciliście nasze warunki, to głosowaliśmy przeciwko rządowi. A ten mówi, jakie warunki? No to mu zreferował, jakie. Ten mówi, profesor Geremek nas w ogóle o tym nie poinformował, swoich koalicjantów. Jaki z tego wniosek? Profesor Geremek w 93 roku gotów by był nawet zaryzykować upadek swojego rządu, znaczy nie swojego, ale w którym był,
tylko dlatego, żeby nie doszło do uchwalenia ustawy o restytucji mienia, która by te sprawy już potem blokowała całkowicie. To jest przykład dalekowzroczności. Niezależnie od tego, jakie były intencje profesora Geremka, uważam, że jest to przykład dalekowzroczności. Druga sprawa to to, że te wątpliwości, które pan tu przedstawił w pytaniu, nie dotyczą tylko aktualnego rządu, ale również poprzednich, dlatego że było kilka okazji, żeby tę sprawę, jeśli nie załatwić, to przynajmniej wyjaśnić w stosunkach polsko-amerykańskich. Pierwsza taka okazja, która była bardzo moim zdaniem realna, to była w momencie, kiedy Polska na prośbę prezydenta Busha młodszego wysłała kontyngent wojskowy do Iraku. Bo nas poprosił prezydent, nasz sojusznik, no to my tę prośbę spełniliśmy, ale można było przedstawić prezydentowi Bushowi prośbę o zrealizowanie dwóch takich naszych spraw wzajemnych. Po pierwsze, żeby Stany Zjednoczone obiecały nam, że nie będą na Polskę wywierały nacisków żadnych w sprawie tych roszczeń. Że jak Żydzi tam będą hałasowali, to niech sobie hałasują, najwyżej my będziemy hałasowali jeszcze głośniej, ale żeby nie było amerykańskich nacisków, bo hałasy to my wytrzymamy, natomiast nacisków możemy nie wytrzymać. No ale nikt nie poprosił o to. Prezydent Kwaśniewski czy premier Miller, bo to oni wtedy mogli to zrobić, ani im do głowy to nie przyszło, więc jeśli pan prezydent, pan Aleksander Kwaśniewski czy pan Leszek Miller teraz tam są, udają wielkich twardzieli i tak dalej, to trzeba im to przypominać, że się zachowali się jak dwóch cymbałów. I Polska mogłaby uzyskać, a w każdym razie wysądowałaby taką możliwość. Bo ja sprawdziłem to, jak byłem w Waszyngtonie i rozmawiałem tam z byłym doradcą prezydenta Reagana. I zapytałem go, czy powiedziałem mu, że co on sądzi o takim. A ten mówi, no to z tymi roszczeniami to była trudna sprawa, ale trudne sprawy też trzeba podejmować. A druga sprawa, o której można, którą można było załatwić, nawet jego zdaniem, to była zgoda amerykańska na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. Ale ani w jednej, ani w drugiej sprawie nikt nawet się nie zająknął. No a prezydent Bush nie ma obowiązku się troszczyć o polskie interesy państwowe. On nie jest prezydentem Polski, tylko jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Druga taka okazja miała miejsce w czerwcu 2014 roku, kiedy do Warszawy przyjechał prezydent Obama, żeby nas powinszować, żeśmy się znowu podjęli niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę. I wtedy można było znowu skierować prośbę do prezydenta Obamy. No dobrze, podjęliśmy się, to jest rola bardzo niebezpieczna, ale przyjmujemy na siebie to ryzyko, ale w zamian za to oczekiwalibyśmy, żeby Stany Zjednoczone już nie tam nam obiecały, tylko na piśmie nam obiecały, że żadnych nacisków na Polskę w tej sprawie nie będzie, bo te żądania odnoszące się do mienia bezspadkowego, to przypominam, pojawiły się w 1996 roku. W związku z tym i wtedy, i później były znane. To nie była żadna tajemnica dla nikogo. I druga sprawa, żeby poprosić prezydenta Obamę, że skoro my się podejmujemy takiej niebezpiecznej roli, staliśmy się wskutek tego państwem frontowym, no to żeby Stany Zjednoczone traktowały nas tak samo jak inne państwo frontowe, czyli Izrael. Czyli kroplówka finansowa $4 miliardy rocznie na modernizację sił zbrojnych i to mieliśmy dobry argument, że to jest przecież element sił zbrojnych Paktu Atlantyckiego i w dodatku rozlokowany na wschodnim skraju obszaru obrony NATO. Więc to jest dla całego paktu korzystne, tylko dla nas. W związku z tym oczekiwalibyśmy tej kroplówki i udogodnień wojskowych podobnych do tych, z jakich korzysta Izrael. I znowu nikt nie poprosił o to. Potem tylko w podsłuchanej rozmowie Radek Sikorski, książę małżonek, powiedział, że zrobiliśmy Obamie laskę za darmo. No to on zrobił.
Przecież on był ministrem spraw zagranicznych. Jego obowiązkiem było robić laskę, owszem, być może, ale nie za darmo. To, a z tego wynika, że nawet on przyjemności nie miał. No to już całkiem źle. To już całkiem źle. Trzecia możliwość, kiedy można było no, próbować, to ja nie jestem pewien, czy tu pan ambasador ma większe doświadczenie w takich sprawach ode mnie, ale w sytuacji, kiedy mamy alternatywę taką, że z jednej strony grozi okupacja i to z matematyczną pewnością, prędzej czy później, raczej prędzej niż później, no to tak to sobie wyobrażam, że kiedyśmy się dowiedzieli, że rozpoczną się prace nad ustawą 447, mógłby pojechać do Departamentu Stanu w Waszyngtonie ktoś z Warszawy i powiedzieć im tak, no słuchajcie, wiemy, że chcecie coś takiego zrobić, prosimy Was, nie róbcie tego, bo jeżeli Wy to zrobicie, to Polska rozważy wystąpienie z NATO. To jest wielkie ryzyko. Już taka, że tak powiem, jazda bez trzymanki, dlatego że mógłby taki człowiek usłyszeć, tak, to występujcie. No i wtedy już czar by prysnął. Ale może by tego nie usłyszał. Dlatego, że ci, którzy tam współtworzą politykę amerykańską, mówię zwłaszcza o armii, to być może, że z ich punktu widzenia nie byłoby obojętne, czy rosyjska broń się przesunie na zachód o 1000 kilometrów, czy nie. Mówię, to desperacka próba, ale no próba. I teraz co, jak rząd, bo tu pan ambasador słusznie powiedział, że rząd nie wie, jak nam to powiedzieć. Ale ja się domyślam, jak nam to powie. Jak już nie będzie mógł tego ukrywać. To powie tak, no dobra, zdradziliśmy was. Ale i tak macie szczęście, że to myśmy was zdradzili, bo gdybyśmy my was nie zdradzili, to Tusk by was zdradził i to by dopiero było nieszczęście. Jestem pewien, że bardzo wielu ludzi w Polsce to uwierzy, zwłaszcza jak taki przekaz pójdzie przez rządową telewizję. Dziękuję bardzo. Nie no, chciałbym, może jeśli można, jedno zdanie powiem. Proszę Państwa, jest ewidentna zmowa, panuje ewidentna zmowa milczenia w tej kwestii. I to rzecz ciekawa, że nie tylko ze strony obecnej władzy, ale także ze strony opozycji. Proszę zauważyć, że temat mienia bezspadkowego jest już to poprzez interpelacje sejmowe, już to poprzez publikację, już to poprzez ujawnienie notatki z rozmowy Jazdy Gardiego, a oficjalne czynniki na ten temat w ogóle nie zabierają głosu. W przeszłości mieliśmy takie wydarzenia. Doszło do spotkania Dudy z organizacjami żydowskimi w Nowym Jorku. Na pytanie polskich mediów, co było treścią rozmów, prezydent Duda praktycznie nic nie powiedział, a już na pewno nie powiedział o sprawie najważniejszej. Tymczasem rozmówca Dudy, Foxman, szef Ligi Antydefamacyjnej, powiedział, że rozmawiano o roszczeniach. Czyli my mamy być utrzymywani w niewiedzy, natomiast jeżeli się cokolwiek na ten temat dowiadujemy, to od obcych źródeł. Była wizyta rządu polskiego, gremium w Tel Awiwie, czy w Jerozolimie. Też strona polska, czyli wówczas pani Kopacz, Polaków nie poinformowała, co było przedmiotem rozmów. Jedynie Szebach Weiss powiedział, że atmosfera rozmów była tak wspaniała, że wspólnie i gospodarze, i goście śpiewali jakieś tam piosenki, nie wiem nawet w jakim języku, w każdym razie coś tam. Ale natomiast, ale co było treścią rozmów, czy treścią rozmów były roszczenia żydowskie, tego nam nasi rządzący nie powiedzieli.
Kaczyński spotkał się z ambasadorem USA, rozmawiał na bardzo ważne tematy. Między innymi mówił o tym, że będzie legislacja, która będzie odpowiadała Żydom, że 20% wartości mienia bezspadkowego zostanie i tak dalej, i tak dalej. Ale tego żeśmy się nie dowiedzieli od Kaczyńskiego. Dowiedzieliśmy się przypadkowo dzięki WikiLeaks, która opublikowała tajne depesze Departamentu Stanu. A jedną z tych tajnych depesz to była depesza wysłana przez ambasadora USA w Warszawie do Waszyngtonu. Wreszcie, proszę Państwa, kolejny jakiś fakt z tego tytułu. O, prezydent Rywlin, prawda, wizytował Polskę i przed przyjazdem do Polski zapytany przez, nie wiem, jakiegoś dziennikarza żydowskiego czy polskiego, powiedział, ależ oczywiście pamiętam o sprawie żydowskich roszczeń majątkowych wobec Polski oraz o złożonych obietnicach i podpisanych umowach. Ale nawet i wtedy polskie władze, już wtedy, prawda, nie przepytały pana Rywlina, o jakież to, prawda, podpisane umowy i złożone obietnice chodzi. Milczy się i milczy. Jeszcze innych kilka było takich wydarzeń właśnie w kontaktach naszych rządzących z organizacjami żydowskimi i o treści tych rozmów dowiedzieliśmy się tylko i wyłącznie albo od strony żydowskiej, albo właśnie dzięki WikiLeaks. I kolejna sprawa świadcząca o tym, że te sprawy mienia bezspadkowego, rozmów na ten temat są przebiegają w konspiracji, jest, proszę Państwa, kwestia następująca. Otóż, gdy do Polski przyjechała delegacja HART, to jest taka organizacja utworzona przez rząd izraelski, właśnie organizacja, która się miała, zajmuje się zresztą do dziś mieniem bezspadkowym w Polsce i w ogóle w Europie Środkowej, to proszę Państwa, kogo wyznaczono na szefa delegacji izraelskiej? Byłego szefa Mossadu. I wreszcie kolejne wydarzenie, nazwijmy to tak, w stosunkach polsko-żydowskich. Nowelizacja ustawy o IPN-ie. Otóż rozmowy na temat, powiedzmy ogólnie na temat tej ustawy, nowelizacji tej ustawy, toczyły się w siedzibie Mossadu w Wiedniu, a później pod Tel Awiwem. Czyli znowuż zmowa milczenia po prostu. I przy tym w dodatku prezes Kaczyński utrzymuje w niewiedzy nie tylko po prostu zwykłych Polaków, ale także członków swojej partii. No i taka konstatacja. Zwykle rozmowy utajnia się przed wrogami, a więc rozumiem, gdyby to dotyczyło Niemców, Rosjan, czy nawet opozycji polskiej, to rozumiem, że miałoby to jakiekolwiek uzasadnienie. Tymczasem prezes Kaczyński utajnia treść tych kontaktów także przed swoimi zwolennikami, w tym członków partii.